Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. I dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, które wielu z Was nurtuje. Mianowicie, dlaczego wolę AMD? No, teraz to wyglądam na fana. Tak więc w dzisiejszym materiale odpowiem na pytanie, które pojawia się dość często w komentarzach i troszeczkę ubolewałem z tego powodu, że często po prostu brakowało mi czasu, żeby wyczerpać temat. Nie mam w tym filmie zamiaru namawiać kogoś z Was, żeby o, kup AMD albo o, kup Intela. Po prostu wiele osób zadaje mi to pytanie i pyta, dlaczego akurat ja wolę AMD? Dlaczego zawsze jednak bardziej gdzieś tam ciągnę w stronę czerwonych? Zasadniczo na to całe pytanie można by odpowiedzieć jednym prostym zdaniem. AMD ma lepsze podejście do konsumenta. Takie jest po prostu moje zdanie. A, i zanim ktoś napisze komentarz, że no na pewno jesteś sponsorowany przez AMD czy coś, to... No, niestety nie jestem. Chciałbym. Pewnie dlatego mogę mieć tutaj Intela i Ryzena obok siebie. Jestem fanem AMD i to nie jest tak, że ja jestem fanatykiem. Więc to nie jest tak, że do mnie nie trafiają argumenty. To nie jest tak, że ja nie tykam Intela. Mogę trzymać te dwa pudełka, mogę je nawet ze sobą złączyć i jakoś mi nic w sercu nie pęka. Po prostu akurat tak się złożyło, że Ryzen spisuje się lepiej do rzeczy, które aktualnie ja robię. Ale kiedy mój brat dużo gra w gry, dla niego taka i5 6600K okaże się dużo lepsza, bo może ją o wiele wyżej wykręcić. Pierwszą rzeczą, która osobiście mnie irytuje w procesorach Intela, to fakt, że procesorów nie można podkręcać. To znaczy, nie wszystkie można podkręcać. Nic nie stoi fizycznie na przeszkodzie, żeby te procesory dało się podkręcać, jednakże one są, powiedzmy, software'owo, czy w jakiś sposób hardware'owo, celowo zablokowane. No i tutaj ewidentnie widać, że Intel jednak celuje w to, żeby jak najwięcej kasy wydoić z ludzi, że chcesz mieć wyżej taktowany procesor, no to kup wyższą wersję, bo niestety nie możesz podkręcić swojego procesora. I o ile jeszcze dawniej można było podkręcać procesory za pomocą szyny FSB, czy nowszej szyny BLK, tak teraz nawet podkręcanie za pomocą szyny BLK jest zablokowane. Straszna szkoda, bo wydaje mi się, że z wielu procesorów można by wycisnąć o wiele, wiele więcej. Sztuczne wymuszanie chipsetu. Był to jeden z większych czynników, dlaczego na przykład ja do swojego aktualnego komputera wybrałem Ryzena, a nie Intela. Ponieważ ostatnio zaistniała taka sytuacja, że procesory 8 generacji nie chciały działać na chipsetach starszych, czyli Z270 i Z170. I oczywiście Intel tłumaczy to, że oczywiście, bo to przez to, że dołożyliśmy rdzenie, to jest nowa architektura, to musi być nowy chipset. I oczywiście, jak się potem okazało, jest to stek bzdur. Jest to jak najbardziej nieprawda, bo okazało się, że moderzy, którzy siedzą w swoich piwnicach, byli w stanie tak spreparować BIOS z chipsetu na przykład Z170, że udało się uruchomić procesory 8 generacji. Czyli co? Chcecie mi powiedzieć, że jakiś moder w piwnicy ma większą wiedzę niż ludzie, którzy procesor zaprojektowali? Co zabawne, podobna sytuacja była na przykład w laptopach, kiedy mieliśmy drugą serię procesorów i5 i trzecią serię. Mianowicie, tam była taka sytuacja, że Intel też mówił, że nie, niestety nie da się wsadzić procesorów trzeciej generacji, nie da się zamienić ich z Sandy Bridge, bo jest inne zarządzanie pamięcią, nie da się. No i co się okazało? Że przykładowo, kiedy mamy ThinkPada T420 i kiedy wgramy open source'owy BIOS Coreboot, okazuje się, że magicznym sposobem jednak te procesory udaje się uruchomić i działają one z pełną wydajnością. Tak więc jest to moim zdaniem kolejne antykonsumenckie zagranie, które skupia się tylko i wyłącznie na zarobieniu pieniędzy i znowu jest to sztuczne ograniczanie. Glut na procesorach. Intel stosował praktykę do procesorów 8 generacji, że montował procesory na glucie, czyli po prostu ładował pastę termoprzewodzącą pomiędzy rdzeń i IHS. I zasadniczo ten pomysł nie był aż tak tragiczny,
I tutaj bardziej wynikało to z tego, że niektóre procesory grzały się bardziej, inne mniej, przez to, że różne fabryki miały różne standardy. I to bardziej wynikało z tego powodu. Jednakże osobiście mi nie podoba się pomysł, że na przykład procesor trzeba potem skalpować, żeby wyciągnąć z niego jeszcze troszeczkę więcej. Ja na przykład podziwiam ludzi takich jak VBT, którzy na przykład podejmowali się skalpowania procesorów z serii i9, które kosztują ładnych parę tysięcy. Jednakże tutaj pochwała dla Intela, bo wraz z nadejściem najnowszej 9. generacji Intel stwierdził, że ponownie będzie wszystko lutował, także wszystko będzie zrobione po staremu, jak to kiedyś było, i ogólnie wyniki chłodzenia będą dużo lepsze. Próba instalacji przez Intela backdoora w Linuxie. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo jak dobrze wiecie, Linux jest wolnym oprogramowaniem open source'owym, więc każdy kod jest jawny. I tak się akurat złożyło, że pewni pracownicy Intela chcieli nakłonić pracownika, który pracował nad generatorem liczb losowych w kernelu, żeby wprowadził własnościowy mechanizm Intela, który opierał się o ich własny własnościowy chip. I oczywiście osoba, która pisała kernel, za żadne skarby się nie zgodziła, za co została zbeszczana przez Intela. A jak się parę lat później okazało, Intel miał w tym swoim własnościowym chipie backdoora, jak zresztą podejrzewał ten programista. To jest bardzo rozbudowana sprawa, jeżeli ktoś jest zainteresowany, podlinkuję Wam to w opisie. Naprawdę temat warty przeczytania. Intel Management Engine. Ci z Was, którzy siedzą troszeczkę bardziej w procesorach, wiedzą, że Intel Management Engine to po prostu procesor w procesorze, który w praktyce ma wspomagać procesor, lepiej zarządzać pamięcią cache i ogólnie ma służyć do tego, żeby procesor działał lepiej, wydajniej, szybciej, w ogóle same ochy i achy. Jednakże w praktyce okazuje się, że ten chip służy tylko i wyłącznie do szpiegowania. I udowodniło to wiele osób. I oczywiście Intel idzie w zaparte, że nie, Intel Management Engine jest potrzebny, nie da się go wyłączyć, jest to nieszkodliwe, jest to jak najbardziej potrzebne. Jednakże na przykład Rosjanie udowodnili, że rzeczywiście Intel Management Engine służy tylko i wyłącznie do szpiegowania. Byli oni w stanie go wyłączyć, nie podzielili się jednak kodem źródłowym. W starszych generacjach procesorów, w Core2 Duo, udaje się Intel Management Engine wyłączyć, w nowszych wersjach nie udało się jeszcze, open source'owym sposobem nie udało się jeszcze całkowicie wyłączyć Intel Management Engine, udało się wykasować jego większą część, czyli go zneutralizować, jednakże jest podejrzenie, że dalej coś tam jeszcze może siedzieć, no i trwają prace nad tym, żeby to wyłączyć. I ktoś tutaj mógłby powiedzieć, no z masło, ale no co, boisz się, że rząd Stanów Zjednoczonych będzie cię chciał zhakować? Nie martwię się o to, bo wiem, że gdyby chcieli mnie zhakować, i tak byliby w stanie to zrobić. Jednakże mi osobiście ten proceder się nie podoba, że Intel kłamie nam w żywe oczy i stosuje takie praktyki. Jeżeli mam możliwość, to po prostu się temu sprzeciwiam. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, AMD również się oberwie, ponieważ AMD również posiada swój odpowiednik, który nazywa się PSP. Nie mylić z konsolką do grania, to dwie różne rzeczy. Jednakże, tak jak w przypadku Intela, udowodniono, że to rzeczywiście służy do szkodliwych rzeczy i że da się to mimo wszystko wyłączyć, tak w przypadku AMD ja osobiście nie znalazłem żadnych informacji, które by faktycznie potwierdziły, że to służy do szkodliwych rzeczy, ani nie znaleziono sposobu, żeby ten system wyłączyć. Więc podejrzewamy, że to również może służyć do złych rzeczy, jednakże nie mamy na to dowodów. Tutaj są jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym poruszyć, mianowicie są to ostatnie wpadki bezpieczeństwa Intela. Tutaj również AMD nie jest święte i nie chcę tutaj specjalnie jechać teraz po Intelu, że ojejku, takie wielkie wpadki z bezpieczeństwem, ponieważ to się zdarza. Jesteśmy tylko ludźmi, błędy się zdarzają. Intel stara się na bieżąco wydawać łatki. Fakt, że robi to strasznie po łebkach i na przykład ostatnio przez te łatki na Windowsie zablokowano możliwość podkręcania nawet w procesorach serii K, jednak mimo wszystko Intel stara się to wszystko łatać, więc nie chcę tutaj po nich cisnąć z tego powodu, ponieważ błędy to coś ludzkiego, to się po prostu zdarza. Tak samo jak zdarza się teraz Intelowi, przydarza się i AMD, może się przydarzyć więcej AMD, może się przydarzyć więcej Intelowi, nie mnie to oceniać. Tak samo kolejna kwestia cen.
Obecnie procesory 8 generacji są horrendalnie drogie. Mógłbym teraz nawrzucać na Intela, ale jakby celem tego filmu nie jest to, żeby na niego nawrzucać. I to tak samo, jak teraz są ceny, że Intel jest strasznie drogi, może się okazać, że za jakiś czas AMD będzie miało jakiś problem i ich procesory też mogą strasznie zdrożeć. Więc nie chcę się posługiwać tym jako argument. Dobrze, ponarzekałem na Intela. Teraz rzeczy, za które lubię AMD. Wspiera Linuxa i otwarte technologie. Ci z Was, którzy śledzą mnie na kanale nieco dłużej, może już zauważyli nawet tego SUSa, wiedzą, że ja jestem również fanem Linuxa. Bardzo cieszę się, gdy jakieś firmy angażują się w rozwój. Tak samo AMD wspiera również otwarte technologie, wspiera swoje otwarte drivery, wspiera nawet rozwój otwartośródłowego BIOSu Coreboot. Zasadniczo te wszystkie zalety AMD są poniekąd przeciwieństwem tych wad Intela, ponieważ możemy też procesory podkręcać każdej serii, jak nam się żywnie podoba, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Tak samo mamy długo żyjący socket i chipset, ponieważ nawet kiedy wychodzi nowa generacja procesorów, wystarczy zaktualizować BIOS w starszych płytach głównych, no i wszystko śmiga tak, jak śmigać powinno. No i kolejne rzeczy typowo pode mnie, jak wiecie, no robię dla Was chociażby te filmiki, a AMD faktycznie jako taka koparka sprawdza się lepiej do renderu filmów. I nie będę ukrywał, AMD gorzej sobie radzi z grami. Jasne, oczywiście. Teraz gry są pisane w taki sposób, że faworyzują jednak wyżej taktowany rdzeń, więc na tym polu Intel wygrywa i pewnie jeszcze przez długi czas wygrywać będzie. Więc nie ma co się oszukiwać. Po prostu Intel jest lepszy do gier, AMD jest lepszy na przykład do montowania filmów, czy na przykład do grania w gry i streamowania przy okazji tych gier. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że po tym filmie obydwie strony, to znaczy fani Intela i AMD, się nie pozabijają, to przede wszystkim. I też mam nadzieję, że troszeczkę spojrzycie na to z dalszej perspektywy, bo myślę, nie ma się tak na dobrą sprawę po co spinać o te wszystkie procesory. No, to znaczy, że jeżeli wybrałeś Intela, to prawdopodobnie dlatego, że Intel lepiej nada się do Twoich zastosowań, a jeżeli ktoś wybrał AMD, to prawdopodobnie nada się lepiej do jego zastosowań. Wydaje mi się, że ludzie po prostu nie są głupi, tylko ludzie mają różne priorytety. Tak samo jak Intel radzi sobie super na rynku konsumenckim, tak ostatnio AMD nieźle kosi swoimi Threadripperami, które z 32 rdzeniami, no, na tle takich serwerów wydają się być o wiele lepsze. Dobrze, moi drodzy, rozgadałem się, dość długi materiał. Mam nadzieję, że wyczerpałem wszystko, co się dało na ten temat. Jeżeli coś będę chciał dopowiedzieć, to na pewno umieszczę to w przypiętym komentarzu. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.